ruchy funkcjonalne mogą nas super usprawnić, zrobić z nas takiego uniwersalnego wojownika, a mogą spowodować to, że będziemy niesprawni całkowicie. Dlaczego? Jeżeli wezmę sztangę i założę sobie 100 kg na jedną stronę, 100 na drugą i zrobię 200 powtórzeń w taki sposób, to czy ten ruch funkcjonalny mnie usprawni? Ten ruch dowodzi, że nie będę sprawny. Czyli też muszę w taki sposób mieć ogarnięty ten ruch funkcjonalny.